Okej, zanim wejdziemy w te drzwi, to sobie tutaj ogarniemy jeszcze parę rzeczy. Jest do sprawdzenia jakaś książka. No to tylko możemy okładkę obejrzeć. I tu jest jeszcze komputer. Tydzień pierwszy. A, to jest trochę o nas, tak? Lekarz kontaktu pierwszego. Shane odczuł podłoże fizjologiczne nocnych koszmarów. Muszą być związane z niepokojem, silnym napięciem w domu Newhartów. Cynthia natomiast stanowi pewne wyzwanie. To naszą rodzinę ogólnie badali. Dobra, wbijamy w te drzwi w takim razie. Nic tu po nas już. Co? Może miałem to przeliczyć jeszcze? Nie przejdziemy. Jezu, spokojnie. Tu coś jest? Zła odpowiedź. Excellent try, Gloria. However, while the roads of Agartha do traverse the vastness of time and space. Wrota światłości, podobno mityczne drogi Agarty, wiodą przez czas i przestrzeń. The corridors between dreams are a separate sort of passageway, and the two only intersect in very rare places. Odpowiedź: wrota wszechświata. Tunele czasoprzestrzenne i horyzonty zdarzeń wiodą w nieprawdopodobne miejsca. Zła odpowiedź. That's very cutting edge, Adam. And while the full answer to that is quite complex, that is still incorrect. Bramy nieba. Klucze do bram całego wszechświata ma tylko Bóg i tylko z jego łaski możemy nimi podróżować. What a distinctive answer, Rupert. That is an interesting theological paradox, but it is wrong. O, tu jest dobra odpowiedź. Śniący, oczywiście. Śniący byli, są, będą. Nie w wymiarach, które znamy, tylko między nimi. Very good. The answer is the dreaming ones. The dreaming ones were, the dreaming ones are, the dreaming ones shall be. Not in the spaces we know, but between. They walk serene and primal, undimensioned and to us unseen. They can teach us deep knowledge, secrets past the skin of eternity. O, można wyjść, super. I'm having a hard time noticing. A light streaming through the kitchen window. A mote, illuminated, suspended in the air. I spent the remainder of the day in my office researching. I've been accused of isolating myself. I merely am who I am and have always been an isolate. Isolated by knowledge. Imagine discovering a dictionary of new words to describe the universe. I have to try. Shane is my universe. Dobra. Tutaj mamy książkę napisaną przez jego mamę. No, trzeba przyznać, że też całkiem ładna była. A może jest jeszcze, nie wiem. Tutaj nowy tydzień doszedł do komputera. I znowu jakieś wejście. Tym razem gdzie nas poprowadzi? Znowu do tej mrocznej księgi. Okay.
Were you curious about the dreaming ones? No, okej, okay. Czyli co, to ona jest, tak? O Jezus, 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 w co ja wdepnąłem? No masz, znowu te mendy są. Gdzie ja idę w sumie teraz, to nie mam pojęcia. Why are you doing this? They cannot awaken. The moons bend above us. It is all but a brilliant equation. Please, I need you to help me. I thought I am. I was. I will. God damn it, who are you? Twoja mama. Shane. I'm sorry, Shane. I've made so many mistakes. You were never supposed to be here. Mom? Why are you... How did you get here? My curiosity led me here. The pages of the Necronomicon revealed a mathematics I had never encountered and a pathway to the dream world. I didn't know that once I made the choice, I could never return. The decision has weighed on me ever since. Weighed on you? Do you have any idea what that did to us? To Dad? When you left, it broke him. We searched for you for years. Shane, please, listen. Has it been you this whole time? In the base, haunting the crew? Driving us crazy with these nightmares? Stop! The struggle tears at my soul. It takes every ounce of concentration I have to remain here. I need your help, son. We must act quickly. When the ship passed between the moons, the twin dreamers were disturbed in their slumber. All the chaos you've witnessed, the filth, that creeping horror is only a fraction of the destruction that it can bring. If they corrupt the engine, the moons of Mars, the dreaming ones will awaken, and they will devour all of reality. You left me. You left us for a delusion. What the fuck do you care about reality? Reality is where my son lives. What do I need to do? Find the Gaia engine. I will help you do what must be done. Help me, Shane. Help me undo what has been set in motion. Please don't leave again. Don't worry. We'll solve this together. Tak zdeczko, to ja bym jej nie ufał. Nie ufałbym żadnej kobicie, która ma tyle tatuaży na sobie. Magiczna winda. To co, wracamy, ale gdzie wracamy? Do... W tak... Do czasu... Co tu jest w ogóle napisane? Dobra, pierwszy przycisk. Wracamy do łazika naszego. Na to miejsce katastrofy trzeba pojechać. O ty w mordejże. Ty nie wyglądał jak tamten potworek. Shane? Declan! Sorry, I don't know what happened. There's so much more down there, Declan. Clones, mind control, the dreamers, the dreaming ones. Declan, we have to find the Gaia engine. It's the only thing holding them back. Everything, the filth, the nightmares, my hallucinations, they're connected. We need to find the engine. Okay, Shane, slow down. We're inside. You need to get here as soon as possible. Hell if I'm staying here. We have to find it. Okay, we'll find this machine.
Because as much as I don't have any idea what you're talking about, it makes more fucking sense than anything else that's happened today. No ale to co, muszę przyznać, że ten Mars cały czas wygląda fajnie. Aczkolwiek niewiele się tu ciekawego dzieje, tak? Dobra, i co, automatycznie mnie tam zawiezie, tak? Szkoda, że nie wykorzystano tego potencjału. Przynajmniej mogliby wprowadzić jakieś etapy, nie wiem, gdzie jeździmy tym łazikiem, na przykład jak uciekamy od tych tam wizji, powiedzmy, tak, demonów czy coś, żebyśmy mogli ich przejeżdżać, coś uciekać tym łazikiem, manewrować. To by było znacznie ciekawsze. No, czyżby się zapowiadała dłuższa przejażdżka? Oh my god. I'm arriving at the door now. Jest sporo tych pojazdów. Yeah, these stone carvings must be thousands of years old. The records of excavation you found in Argus? This must be the place. I'll meet you inside. Tlen na 100%, nie trzeba tankować, tu wyłazimy. Jeden. To jest nasz, tam jeszcze dwa stoją. Łaziki. A, nie, bo tu jest ta... To są jakieś ładowarki czy coś. Dobra, ale... Jak tam wejść? Incredible. No, fajnie. Ale gdzie? Może z tym dynksem na środku trzeba coś zrobić? Tak z deka poświetlony lekko jest. O Jezu, rozwiąż zagadkę kuli obcych. Nie. Dobra, co my tu robimy? Dobra, udało się. Trochę to zajęło. Something under the ground here. It's shifting through the sand.
Get off the sand, Declan! Declan! Holy shit! Keep moving! Keep fucking moving! Coś jest pod piaskiem, w piasku, no to pewnie też na to się natkniemy za chwilę. Miło z ich strony, że przetargali ten zbiornik z tlenem. The engine! That must be it! It doesn't look like any engine I've ever seen. I'm coming! Hold on! What is this place? They found it! They found the engine! Cross the threshold. You must reach them. Co to leży taki klocek? No ale nic z tym nie zrobię chyba. Dobra, tam jest przejście. I can feel it crawling underneath the stone. Runes. A language. A key maybe. Their eyes. They are forever open. Never blinking until they crack like eggs and reappear. Declan, snap out of it! Here, take this. What am I supposed to do with it? Na razie się nie mogę ruszyć, o, idzie coś pod piaskiem. Robalek. Z Dune'y. Co, domyślam się, że mamy to omijać jakoś. The sand is shaking. Not good. To trzymamy się na podwyższeniu, tak? Ale jak widzę, trzeba będzie momentami zejść na dół. Gdzie one są? Tam. Shit. To może teraz. Tutaj nie wiem, czy tu jest bezpiecznie, czy nie. Chyba już oboje nie żyją. No i co my tu mamy? The moons loom above us, drawing closer together with every second. No! Josie! A nas czemu to nie atakuje? Well,
now, Shane. That's you. I won't be coming along, buddy. Save the world, man. And tell your mom to fuck off for me. Się zrobi, się stare, się zrobi się. I też jej nie ufam. Jakieś klocki widzę tutaj chyba. You have to complete what they have started. I cannot do it alone, Shane. My form, it shifts in the in-between. I will guide you. Dobra, już czaję. Teraz być okej. Yes. Quickly to the next. The moons draw ever nearer. Illuminate the ancient machine while there's still time. Hurry, Shane. I'm counting on you. You must. You must. Tendrils of filth slither along the spine of time. They thrust themselves into the ether, tear at the fabric. Tym razem widzę dwa klocki potrzebne. No te zagadki muszę przyznać takie... Nie są jakieś mega trudne, ale czasami są dosyć czasochłonne. Bo są takie momentami na prób i błędów, tak, metody do zrobienia. Wiele bardziej mi się podobały te w Beast Inside. I różnorodne dosyć były. Zaraz, czy to będzie to? Do it, Shane. You are the key. Wondrous light. Return for us. Bridge the dimensions. Light and shadow. Repair the drifting, shining. Ale tu wszystkie są. Może dalej. The energy, it's weakening. There is still hope. The moons must not align. Go, my son. It shines with the brightness of infinite knowledge. Do not fear it. No, your friends, they died to help you. Finish what they started. Nie wiem, co tu mnie ciśnie, ale na razie żyjemy. No to jest chyba od razu dobrze. No ty się tam, małmuśka, nie produkuj, bo i tak ci nie ufamy. Tylko no właśnie nie wiem, czy teraz robimy właściwą rzecz. W sumie nie mam innego wyboru, tak? Muszę to aktywować. Gdzie to będzie? Może to jest to? Sprawdźmy. No domyśliłem się, że musimy uciekać. Was it prophecy? The beings that lived here, they were warning themselves of the truth.
It is too late to restore. We have one last chance. One final result. The Gaia engine is compromised. Sleeper stern. The area is mended. The worker plans sacrifice. Bob! Stay with me! To the moons. Kurde, tylko mi tu nie zgin teraz. Biegniemy i biegniemy i biegniemy. O. Chcą zaskoczyć? Tych piaskowych stworków tu nie ma? Nie ma chyba. Falling apart. Everything. What do I have to do? To the moons. You must go to the moons. There is no other way. Fly to the stars, to where the Cyrano broke the barrier and slipped from the sky. No dobra. Czyżbyśmy mieli lecieć w kosmos? Zobaczymy. Dawać tego autopilota. The Invictus should be ready to fly. I believe in you. No, ja w ciebie nie. No, nawigacja nam całkiem chyba nawaliła. All right, Shane. You can do this. First step. Get to the command console. Retrace the path. Complete the ritual. Pierwszy na zatankuj się. I przestań słuchać się tej mamuśki. No też przerąbane, no co tutaj jakby miał zostać. Sam na Marsie, a lipa na maksa, nie? Psychicznie by nie wytrzymał. Przynajmniej ja nie wytrzymał, dobra. Ktoś tu niby był, ale kto? Jaka wielka drabina. Come on. Zaraz, co my tu mamy? Nic tu nie ma. A nie, jest coś. Kurde, no to w nogi. Destroy.
To mogę przejść koło tego? No nie. No to co trzeba będzie... No właśnie, jak to zrobimy? Dobra, może jakoś po tych platformach różnych. No to kawałek jest, zobaczymy czy się uda. Dobra. Spadaj gościu, spadaj. Dobra, poleciał w drugą stronę, to go. No kurde, konkretne te macki, trzeba przyznać. Gdzie teraz z drabiną? Kolejną. O ile w ogóle opuścisz tego Marsa. Wszystko ma być zielone. No dobra. To nie brzmi zbyt skomplikowanie. No co jest? Okej, jeszcze tu. I tu. Good as it can be. Let's do this. Now, starting the countdown. W drogę! Zaraz wszystko wybuchnie. This is everything you are. Just you, alone. It's time, Shane. Time for what? Hush, my sweet boy. It's almost over. No! This is wrong! You want to release those things! They must be free! So that I can be freed! You destroyed the Gaia engine with your corrupted hands. Please, Shane, help me. Ale lipa. Ilość tenu 4%. Użyj radia. No co jest? What do I need to do? It is done. They are free. Co, nie zdążyłem? What's happening? Julia. Czy co? I am Gaia Vita Yastan Ayun Yaka Vata.
Chyba nie zdążyłem. Tam była opcja, wystrzelę rakietę. No i pupa. Szczęść się udusił, chyba. Ale pomimo tego, że się udusił, może dalej obracać głową. Astronomers continue to be baffled by the sudden disappearance of the moons of Mars. Czyli mamy takie, chyba tam było, miałem jakąś opcję wystrzelić rakietę czy coś przez to. NASA has called a press conference to address the speculation that a manned secret mission to Mars. Ale zniknęła mi dosyć szybko i... No i w sumie nie wiem, co się tutaj stało, tak na dobrą sprawę, no. Powstały te macki i co? Koniec świata jakiś, nie wiem, nie mam pojęcia, no to... Taki koniec, no. Grunt, że główny bohater zginął, wszyscy zginęli, więc i tak nie ma to znaczenia. No, muszę przyznać, że dosyć średnia gierka. Po takim Beast Inside, co dopiero co skończyłem, to naprawdę nie ma porównania. No, przede wszystkim ten gameplay jest mało ciekawy, mało rozmaicony, tak? Chodzimy po tej stacji, ten jedyne co mi się bardzo podoba, to jak wygląda ten Mars, tak? Ten klimat tego, jak po nim chodzimy i szkoda, że nie wykorzystano tutaj właśnie tego potencjału, tego łazika. Można było wprowadzić jakieś ciekawe elementy gameplayu, jeszcze pojeździć tym samochodzikiem. Na pewno byłaby ta gierka wtedy trochę ciekawsza, a przede wszystkim brakuje tutaj porządnych straszaków. W zasadzie mało kiedy się tutaj bałem. Za bardzo to jest zagrożenia jakiegoś się nie odczuwa. Jedyna taka scena, gdzie troszeczkę serduchowali szybciej, to ten moment początkowy, gdzie goni nas ten potworek, tak? Ale też jest to dosyć krótkie i dosyć mocno oskryptowane, on tam wyskakuje tylko w pewnych momentach. Mało jest zagrożenie tego, że on nas dogoni czy coś. Też w jednym miejscu, tam gdzie były te roboty takie, które się aktywowały dzięki tym kamerom, które nas zauważyły czasem, to tam też troszeczkę było ciekawe i troszeczkę straszniej, ale ogólnie to dosyć... Pod tym względem jest łagodnie i jako horror jest to dosyć słaby tytuł, jako gra też no niezbyt ciekawy. No trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest chyba druga albo nawet dopiero pierwsza gra tego studia, więc można przymknąć oko na niektóre rzeczy, no ale też w sumie gra jest dosyć tania na premierę, tak? No mi się udało ją nabyć za 50 zł. Więcej bym za nią nie dał, a raczej jeśli już kupować, to raczej na jakichś przecenach, tak, ogólnie. Średni tytuł po prostu, no. Były ciekawsze tytuły w tym roku, jeśli chodzi o horrory. Tak najbardziej to wybija się dla mnie Resident Evil 2 i właśnie Beast Inside. A tego tytułu raczej no nie polecam. No jeszcze ta końcówka jest taka dosyć słaba, nagła, sama gra też nie jest za długa. Udźwiękowienie jest ok, graficznie też tytuł jakoś nie odstaje za bardzo od innych takich niskobudżetowych produkcji, ale no sama gra nie porywa, tak? Nie porywa, przydałoby tu się jakieś inne elementy ciekawsze gameplayu i nawet te zagadki nie są zbyt ciekawe. Większość czasami się powtarzają i większość raczej polega na takich metodach prób i błędów, tak? Żeby je tam zaliczyć, jakieś układanie puzli tam. Mało ciekawe są po prostu zagadki, można było wymyślić trochę ciekawsze rzeczy. No i klimat gry jest trochę na plus, tak? Jest taki troszeczkę mroczny, troszkę ta fabuła jest mało zrozumiała może być dla niektórych osób. Jest troszeczkę zagmatwana, no i troszeczkę ta końcówka mówię odstaje, jest mało ciekawa. Sama gra ogólnie średnia, także myślę, że na tym zakończę swoją przygodę z tym tytułem. Ode mnie będzie to na tyle i mam nadzieję, że podobało wam się i zapraszam na kolejne filmy. Cześć.